dobry moi drodzy, witam was na moim kanale Alternatywna Wiedźma. Znów się widzimy, znów się słyszymy i znów przychodzę do was z pozycją książkową. Jest to książka, która tak naprawdę na rynku, może nie na rynku, ale w ogóle w obiegu jest już od dawna, była już od dawna, była wydana jakiś czas temu, ale niestety była bardzo ciężko dostępna. Jeśli już się pojawiła, to ktoś bardzo niechętnie wystawiał ją ze swojego domowego zacisza bibliotecznego na sprzedaż. Normalnie nie było można dostać w żadnych księgarniach i tak dalej, więc jeżeli już ktoś ją wystawił, to niestety była wystawiana na sprzedaż za kosmiczne kwoty. Za kwoty, które niechętnie płacimy za książki mimo wszystko, a przynajmniej większość z nas. Ale stał się cud i ta książka została, jej nakład został wznowiony w nowej wersji, została powiedzmy odnowiona, na nowo wydana i podjęło się tego wydawnictwo Arcadia Mystica, za co myślę, że większość osób zainteresowanych tematem i tą książką jest bardzo wdzięczna, w tym wdzięczna jestem ja, nie tylko za to, że wydawnictwo podjęło się wznowienia tej książki, bo chciałam ją mieć we własnym, że tak powiem, archiwum książkowym, ale też za to, że swój egzemplarz właśnie mam od wydawnictwa, więc bardzo dziękuję. Bo na nowo wydania podjęła się, tak jak mówię, podjęło się wydawnictwo i książkę, oprawę graficzną, okładkę, jak i treść, tłumaczenie i tak dalej wykonała Agnieszka Killing, za co też ogromne dzięki, bo to naprawdę była masa pracy, żeby tak świetnie to stworzyć i zrobić tak piękną układkę. I już wam mówię, co to za książka, bo nagadałam się bardzo dużo, a nadal nic nie wiemy. Jest to książka Elementy rytuału, powietrze, ogień, woda i ziemia w fikańskim kręgu. Tak to wygląda, ta śliczna układka, gdzie symbole poszczególnych żywiołów są takie błyszczące, reszta jest matowa. Jest to bardzo fajnie zrobione. Oczywiście tu grzbiet jest z logiem wydawnictwa, jak zawsze. Wszystkie książki od wydawnictwa mają to logo. Mam je tu. I w oryginale książkę napisała Deborah Lipp, zostańmy przy tej wersji. A teraz została ona uzupełniona, wydana na nowo i tak jak widać posypały się zakładki, bo bardzo dużo z tej książki czerpałam i czerpię nadal wiedzy. Bardzo dużo z niej się nauczyłam i zaraz wam wszystko dokładniej opowiem i oczywiście tak jak zawsze postaram się nie streścić wam zawartości aż tak, żeby was ta książka nie zainteresowała. A powiem tylko tyle, że jest bardzo znana i bardzo rozchwytywana na takim, w takim obrębie ścieżek magicznych, powiedzmy. I z tego co wiem, już wydawnictwo informowało, że zostało bardzo mało egzemplarzy tej książki, więc zachęcam was do zajrzenia na stronę wydawnictwa Arcadia Mystica, zapoznania się z innymi książkami i z tą, i zachęcam was też do zakupu. A teraz już przejdziemy do tego, o co chodzi z treścią i jak bardzo mi się podobało. W książce mamy zawarte takie informacje, jak na przykład, a właściwie przede wszystkim, co to są te żywioły, czym są żywioły, na czym polega ich działanie, jak możemy postrzegać żywioły w takim znaczeniu, w takim życiu codziennym, w takiej codzienności, jak możemy je dostrzegać, gdzie, na co się przekładają, jak możemy z nimi funkcjonować, co mają żywioły do rytuałów, do kręgu, czym jest ten magiczny krąg, po co on w ogóle jest i myślę, że też ta książka jest otwarta na temat takiej praktyki odprawiania rytuału. Mamy przede wszystkim krok po kroku wszystko rozpisane i ta książka jest stworzona w taki sposób, że w takim uporządkowanym rytmie przeprowadza nas przez te wszystkie zagadnienia, które mogą nam się wydawać trudne, ciężkie do zrozumienia albo do tej pory nie mogliśmy ich ogarnąć, a ta książka pomaga je zrozumieć, pomaga przez to, że tak powiem, nawet nie przebrnąć, ale po prostu przejść lekko i łatwo.
Oczywiście są jakieś trudniejsze do zrozumienia momenty, łatwiejsze, ale przez to wszystko ta książka staje się bardzo, bardzo wyjątkowa. Pełna wiedzy, pełna ciekawostek, pełna takich informacji, których możemy się nauczyć, a właściwie powinniśmy się nauczyć. I to wszystko jest domknięte wszelkimi ciekawymi opisami. Więc naprawdę zachęcam Was do tego, by ją przeczytać. Na koniec pokażę Wam jeszcze raz tą śliczną okładkę, bo ja się cieszę z każdej okładki, która wyjdzie spod, że tak powiem, rąk wydawnictwa Arcadia Mystica, ale ta mnie bardzo urzekła, bardzo, bo te tak fajnie ukazać symbole żywiołów, to trzeba po prostu umieć. I jeszcze na koniec dodam, że książka ma taką treść, że moim zdaniem znajdzie w niej każdy coś dla siebie. I osoba początkująca na ścieżce magicznej, myślę, że przede wszystkim się wtedy odnajdzie. I pomoże jej to poukładać wiedzę, zdobyć wiedzę, ale i osoba zaawansowana w tym temacie może dużo skorzystać, może też się czegoś nauczyć, może tą wiedzę sobie odświeżyć, więc tak jak mówiłam, zapraszam do wydawnictwa Arcadia Mystica, kupujcie książki, tej już jest mało. A jeszcze mam taką informację, że najprawdopodobniej, teraz już nie jestem pewna, ale chyba od marca ceny książek mają odrobinę się podnieść do góry, bo niestety wszystko zdrożało, więc i książki oberwały, bo ten nakład jest nakład, koszty wydania książek, druku i tak dalej są wyższe, więc myślę, że to jest super okazja, by teraz zaopatrzyć się w te książeczki i zrobić zakupy, więc zapraszam Was do wydawnictwa Arcadia Mystica na stronę, na profil na Facebooku, na profil na Instagramie. Zapraszam Was też do mnie na Instagram, Alternatywna Wiedźma. I zapraszam Was do tego, by obejrzeć resztę filmów, szalenie komentować, lajkować lub nie i subskrybować. A na dzisiaj dziękuję. A jeżeli jeszcze dodam tylko, że jeżeli chcecie się dowiedzieć jeszcze czegoś więcej lub sobie też przeczytać, co napisałam na temat tej książki, to właśnie zapraszam Was na mojego Instagrama. Postaram się wszystkie linki podpiąć w opisie i na dziś się z Wami żegnam.